Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które nie zawierają w sobie tych oto słów, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Dla wszystkich, którym ten rok dostarczył wielu zaskoczeń, dedykuję newsa z Łodzi, którego nadesłał Jacek. Zarządzający tamtejszym lotniskiem mieli naprawdę dużą emocjonalną huśtawkę, bo oto wiadomości, które ostatnio otrzymali. Dobra wiadomość, rząd dofinansuje lotniska. Zła, oni niestety nie mogą ubiegać się o to dofinansowanie. Dobra, nie mogą, bo zanotowali lepszy wynik finansowy niż rok temu. Zła, lotnisko zanotowało lepszy wynik finansowy po tym, jak wstrzymano na nim loty. Protesty strajku kobiet ciągle trwają w całym kraju, natomiast w tym tygodniu uwaga skupiła się na policji i kilku wątpliwościach. Po pierwsze chodziło o akcję, gdzie zatrzymano fotoreporterkę i o to, za co została zatrzymana. A po drugie o sytuację, gdzie policjanci w cywilu wbiegali w tłum i pałowali losowe osoby. Więc rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka chciał to wszystko wyjaśnić w wywiadzie. I to był jeden z największych szpagatów z podwójnym saltem, jakie ostatnio widziałem. Ponieważ na pytanie, dlaczego wrzucili do radiowozu fotoreporterkę, która robiła zdjęcia, odpowiedział, że stanowiła zagrożenie, ponieważ zaatakowała policjanta, błyskając na niego fleszem. Zatem jeżeli zatrzyma was policja, na przykład drogówka, wystarczy, że dyskretnie sięgniecie do kieszeni po latarkę i powiecie: mam włączyć? Czy rozjeżdżamy się i nic tutaj się nie wydarzyło? Tak myślałem. Szerokości. A na pytanie, dlaczego policjanci w cywilu wbiegają w tłum, pałują ludzi, po czym uciekają i w jaki sposób odróżnić ich od chuliganów, odpowiedział, że nie może zdradzać policyjnej kuchni. Pamiętajmy jednak, że policja oprócz atakowania protestujących aresztowała też narodowców, którzy atakowali protestujących na wcześniejszych protestach. Także gdyby policja była tym osiołkiem, któremu w żłobie dano i nie może się zdecydować, pewnie spałowaliby owiec, spałowaliby siano, zburzyli szopę, rolnika zamknęli na dołku i aresztowali studnie, żeby nikt nie mógł rozgryźć ich policyjnej kuchni. Kilka dni temu 33-letni mieszkaniec Sumatry, ojciec trójki dzieci, Joshua Hutagulung, zbijał przed swoim domem trumny z desek. Nie dla dzieci, Joshua po prostu ma taką pracę, to jest pozytywna historia. I jego pracę przerwał huk, który dobiegł od strony jego domu. Pobiegł sprawdzić, co się dzieje, i okazało się, że przez jego dach do jego salonu wpadł meteoryt. Po wykopaniu okazało się, że po pierwsze waży 2 kilo, a po drugie należy do bardzo rzadkiego rodzaju meteorytów, CM1 łamane przez 2, i jest wart 1 880 000 dolarów. A więc Joshua sprzedał meteoryt dla doktora Jaya Plateka z Indianapolis i w ten sposób stał się milionerem. Pamiętacie, jak w dzieciństwie rodzice mówili nam, że o, pieniądze nie spadają z nieba? W czym jeszcze byliśmy okłamywani? Halo, dzień dobry. Ja dzwonię z internetu. Proszę pana, tu jest napisane, że pan jest właścicielem wilka. Mam pytanie, czy pan wcześniej siedział na gołym betonie? Chodzi o to, czy siedział pan na gołym betonie, zanim pan dostał tego wilka? Próbuję ustalić prawdziwość tezy, którą kiedyś słyszałem od rodziców. Otwieram nowy cykl. Przegląd ceramiki, czyli co nowego zrobiło ostatnio dzbany. Posiadasz pięknego umysłu, Marcin Najman, znany także pod pseudonimem Możesz se liczyć, jak nie wstaje, prezentował się podczas wywiadu dla portalu MMA.pl na tle pucharów i pasa. Jak słusznie zauważyli internauci, a co potem podchwycił Przemysław Saleta, mistrzowski pas Federacji IBO nie należy do tego człowieka mema, a właśnie do Salety, który zostawił go u Najmana, kiedy się kumplowali. Panie Przemysławie, szybki ranking bardziej pożytecznych kumpli niż ten leżący na linach. Piłka Wilson z filmu Castaway, Jeffrey Baratheon z gry o tron i deska z kreskówki Ed, Ed i Eddie. Znany patocelebryta Sławomir Świerzyński i jego zespół Bayerful postanowili podbić liczby wyświetleń swoich filmów na YouTubie. I dopisali do tytułów liczby, które im akurat pasują. Czyli utwór Bayerful Pusta plaża, który ma 215 tysięcy wyświetleń, teraz nazywa się Pusta plaża 2 119 583 wyświetleń ogółem. Mam dziwne przeczucie, że pan Sławomir jeszcze za życie będzie chciał wyryć na swoim nagrobku: żył 218 lat, zmarł walcząc z niedźwiedziem o swój syntezator, kiedy sadził w Bieszczadach sekwoje. Dzień dobry, panie Solorzu. Pan ma dużo pieniędzy, prawda? To mam pytanie. Czy pan jest szczęśliwy? Dziękuję, chciałem tylko coś potwierdzić. Ja osobiście w telewizji oglądam tylko Makłowicza, Familiadę i Gwiazdę Lombardu, ale nie dało się ominąć afery, która wiązała się z finałem Top Model. Tuż przed ostatnim odcinkiem wyszło na jaw, że Dominik De Angelica, jeden z finalistów, jest przestępcą seksualnym. Wykorzystał od nieletnią wbrew jej woli, za co dostał wyrok w zawieszeniu i stał się przestępcą seksualnym. Widzowie się oburzyli, co jest naturalne i zrozumiałe, natomiast część TVN-owskich celebrytów, Michał Piruk czy Dawid Woliński, stanęli w obronie Dominika. I trochę się odkleili od poręczy, która łączy ich celebrycką Narnię z rzeczywistością, bo jednocześnie demonstrują w mediach społecznościowych poparcie dla strajku kobiet.
Panowie, albo stoicie po stronie kobiet, albo po stronie tych, którzy je wykorzystują. Musicie wybrać. Tak jak nie da się wydać 70 milionów i mieć wybory. Albo, albo. Z nieoficjalnych źródeł, którym nie mogę ufać, dowiedziałem się, że w TVP Info zwołano sztab kryzysowy. Bo Dominik jako przestępca seksualny byłby idealnym ekspertem do spraw praw kobiet, reformy sądownictwa czy pożaru w Australii, tylko nie wiedzą jak go zanęcić. Ostatni pomysł, jaki padł, to wystawić przed budynek Krystynę Pawłowicz, która zwabiłaby go do środka słowami „Ahoj, nadobny marynarzu”. Przy głosowaniu nad tym pomysłem tylko Krystyna Pawłowicz była na tak, a więc na stówę ten pomysł przejdzie. W ramach sprawdzania, co fajnego u fajnych ludzi, w tym odcinku Paweł Chołupka, sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się u niego. Siemanko. Ja się, słuchajcie, przebranżowiłem troszkę, bo nie wiadomo, kiedy będzie można ruszyć z występami. Nie wiem, czy jest w ogóle sens pisania nowych żartów, dlatego stwierdziłem, że pójdę w nową branżę. To jest oczywiście fryzjerstwo. To jest moja chyba 7. fryzura w tym tygodniu. Muszę wam powiedzieć, że z fryzury na fryzury jest coraz lepiej. Wypatrujcie w najlepszych salonach fryzjerskich, to niedługo wjedzie, niebawem też tutoriale na YouTubie, będzie można zobaczyć, jak ogólnie się czesać i czy warto. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, a także cześć. Kronika kryminalna, w której muszę posłużyć się notatkami i teraz dowiecie się dlaczego. Polska Grupa Górnicza poinformuje prokuraturę o napaści, która miała miejsce w kopalni Chwałowice, gdzie jeden z górników miał bić po twarzy... Polska Grupa Górnicza poinformuje prokuraturę o napaści, która miała mieć miejsce w kopalni Chwałowice, gdzie jeden z górników miał bić po twarzy drugiego górnika swoim żłobem. Do ataku miało dojść kilkaset metrów pod ziemią. Jak relacjonuje portal rybnik.com.pl, górnika osaczyło dwóch innych pracowników. Jeden miał go przetrzymywać, drugi dokonać napaści seksualnej. Sprawa była na tyle nietypowa, że skierowano ją na początku do działu BHP. Kiedy dział BHP powiedział, że to nie są ich kompetencje, skierowano to do komisji antymobbingowej. Ci stwierdzili, że no tylko prokuratura i skierowano ją do prokuratury. Zarządzający kopalnią, korzystając z doświadczeń episkopatu, przenieśli podejrzanego o przestępstwa seksualne do innego ruchu kopalni. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal rybnik.com.pl od jednego z górników, całość to miał być po prostu wybitnie głupi, ale żart polegający na układaniu po prostu członkiem po twarzy. Ciekawe, jak wyglądają u nich wigilie firmowe. Śledczy stoją zatem przed trudnym pytaniem, jak ustalić, czy to był głupi żart, czy napaść na tle seksualnym. Odpowiedź jest prosta, trzeba sprawdzić ślad po tym zdarzeniu. Jeżeli przypomina bardziej układanie pejczem takim gibkim, wiotkim, to raczej był to głupi żart. Jeśli natomiast ślad wygląda bardziej jak uderzenie twardym, tępym przedmiotem, to trzeba się sprawie przyjrzeć z innego kąta. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że przez pół godziny swojego życia analizowałem, jak jeden górnik może okładać penisem po twarzy drugiego górnika. W cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż w tym tygodniu kukurydza i Przemysław Czarnek. Kukurydza to warzywo, które przywędrowało do nas z Meksyku i zadomowiło się na dobre już w XVIII wieku. Przemysław Czarnek przywędrował do rządu z Lubelszczyzny w XXI wieku. Minister Czarnek został uhonorowany odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej i orderem za zasługi dla Litwy. Mimo to, w przeciwieństwie do kukurydzy, jest ubogi w magnez, potas, fosfor i inne mikroelementy. Kukurydza jest prosta w uprawie, szczególnie w strefach podwzrotnikowych i nie wymaga dużych przestrzeni. W przeciwieństwie do Przemysława Czarnka, który często mówi o sobie w trzeciej osobie, co oznacza, że w jego biurze musi być specjalny pokój z oknem, aby zmieścić również jego gigantyczne ego. Ziarno kukurydzy cukrowej ma wysokie wartości odżywcze i w przeciwieństwie do ministra edukacji nie zachęca rodziców, aby donosili na nauczycieli. Kiedy zapytamy przypadkowego przechodnia o kukurydzę, usłyszymy najpewniej: wiadomo, super w sałatce, ale powiem panu, kiedyś spróbowałem taką młodą prosto z łodygi, nie lada gratka. Kiedy zapytamy o Przemysława Czarnka, usłyszymy: być takim ministrem edukacji, żeby ludzie zatęsknili za giertychem? Takie coś wpisuje się do CV. Dlatego w przeciwieństwie do niektórych kukurydza zapisze się pozytywnie na kartach historii. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie ochotę na więcej, oczywiście subskrybujcie. Jeżeli macie jakiś fajny, ciekawy news, wysyłajcie go na Karol Mazalewski albo na Facebooku, albo na YouTubie. I to tyle. Kolejny odcinek właśnie w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia. Cześć.